Policjant ujawnił prawdę o poszukiwaniach Parzyszek. Nagle wspomniał o mamie Madzi z Sosnowca. Wczoraj gruchnęła przełomowa wiadomość w sprawie Izabeli Parzyszek. Poszukiwana od 9 sierpnia kobieta odnalazła się w Bolesławcu. Na razie nie wiadomo, co działo się z 35-latką przez ostatnie dni. W rozmowie z gońcem były policjant, a obecnie inspektor w stanie spoczynku dr Mariusz Sokołowski przedstawił swoją hipotezę odnośnie zniknięcia kobiety. W pewnym momencie wrócił pamięcią do sprawy małej madzi z sosnowca. Padły ważne słowa. 35-letnia Izabela odnaleziona. Były policjant o całej sprawie, we wtorek 20 sierpnia po południu pojawiły się pierwsze nieoficjalne ustalenia mediów o odnalezieniu 35-letniej Izabeli poszukiwanej od 9 sierpnia. Kobieta przepadła w tajemniczych okolicznościach na autostradzie A4, gdy jechała odebrać ze szpitala swojego ojca. Poszukiwania zaangażowała się niemal cała Polska. Jak potwierdziła wczoraj prokuratura, Izabela odnalazła się w Bolesławcu, gdzie zapukała do swoich znajomych. To oni powiadomili o wszystkim policję. Wiadomo, że poszukiwana od 11 dni 35-latka była wycieńczona. Została zabrana do szpitala na kompleksowe badania. Prawdopodobnie dziś zostanie przesłuchana przez śledczych i złoży wyjaśnienia. Aktualnie wciąż nie wiemy, co działo się z kobietą przez ostatnie dni. Wieczorem we wczorajszym programie gońca gościł dr Mariusz Sokołowski, inspektor policji w stanie spoczynku. W rozmowie z redaktorem Mikołajem do Fejko były policjant przedstawił swój punkt widzenia odnośnie zaginięcia 35-letniej Izabeli. W pewnym momencie porównał sytuację do głośnej sprawy Małej Madzi z Sosnowca i jej matki Katarzyny. Wiadomo, że 35-letnia Izabela na chwilę obecną nie chce mieć kontaktu ze swoją rodziną, ani informować, gdzie aktualnie przebywa. Kobieta jest pod obserwacją medyczną. W rozmowie z gońcem dr Mariusz Sokołowski zaznacza, że sprawa może mieć związek z kwestiami rodzinnymi. Sokołowski podkreśla jednak, że na chwilę obecną są to tylko spekulacje, a znacznie więcej będzie można powiedzieć dopiero po ujawnieniu szczegółowych informacji przez śledczych po przesłuchaniu kobiety. Były policjant w trakcie rozmowy z redaktorem Gońca nawiązał również do bardzo głośnej przed laty sprawy małej Madzi z Sosnowca. Po chwili wyjaśnił dlaczego były policjant o sprawie Izabeli. Nawiązał do sprawy Małej Madzi z Sosnowca. Jak dodaje Sokołowski, trudno jest również policjantom informować opinię publiczną o ustaleniach, które wiążą się z tajemnicami rodzinnymi. Pełna rozmowa z byłym policjantem, dostępna poniżej śledczy, przesłuchają 35-letnią Izabelę w charakterze świadka prawdopodobnie jeszcze dziś. Dopiero wtedy poznamy więcej szczegółów na temat jej zaginięcia. Aktualnie wciąż nie wiadomo, co działo się z kobietą przez ostatnie dni. Od jej zeznań zależeć będzie, czy sprawa zostanie umorzona, czy też śledztwo będzie kontynuowane.